Cześć, ja jestem Adam i witam Was w 12 odcinku z gry Black Myth: Wukong. W przednim odcinku walczyliśmy z kamiennym strażnikiem, było ciężko, ale daliśmy radę. I teraz dotarliśmy do punktu, który blokowaliśmy sobie dużo wcześniej. Zaraz Wam pokażę. Jesteśmy w strasznym urwisku, jest skalista płaszczyzna. To jest miejsce tu, gdzie walczyliśmy z kamiennym strażnikiem. Te lokacje dziwnie nam się układają, ale są wszystkie połączone, czyli jest to przemyślane bardzo. A teraz, żeby nie przedłużać, lecimy na bossa i... O ile to jest boss? Zaraz, zobaczymy. O ty. Ale myślę, że tu jest boss. Taka arena, duży przeciwnik. Boss? Patrzcie, to nie boss. Raise thy cup, seek answers on high. Who defies death beneath every sky? Oh, I messed up my mission. Go find something to sober me up. Dostarcz. How refreshing. You woke me up. Enough with the chit chat. My belly's growling. I must quench this rumbling in my belly first. The Temple of Crouching Tiger, they say there's meat there. Worth a look. The feast first, then the toil. Chyba nie byłem w świątyni pszczelnego tygrysa, ale. Should eat more, skinny. Off we go to the Temple of Crouching Tiger. I must quench this Temple of Crouching. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Chyba nie. Chociaż widzicie, mamy medytację, czyli zdobędziemy punkt iskry. Będzie można trochę pracować naszymi technikami walki, które, nie ukrywajmy, trochę leżą i kwiczą. Taka cisza i spokój, nie? W naszej postaci. Dobra, samo doskonalenie. Właśnie, co my odkryliśmy? Techniki walki, kosturę, postawa filaru, postawa pchnięcia. Filaru może zróbmy. Co my tu jeszcze mamy? Można obudzić, a... Swobodne siły, że każdy poziom talentu znacząco zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń po naładowaniu silnym atakiem. Dobra, zostawmy sobie to. Ja sobie to wszystko odkrywam, podczytam poza nagraniami, żeby Wam też nie przedłużać. Później Wam tylko pokażę gotowe zmiany, które wprowadziłem. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Wejdziemy do świątyni Tygrysa. Myślałem, już miałem nadzieję. Żebyśmy mieli walczyć jeszcze z jednym tygrysem. Let's
Mamy go. Ale fajnie, że one dają tak dużo punktów doświadczenia i tak dużo woli. Jeszcze sprawdzimy przy kapliczce. Czy świątynia przyczajonego tygrysa to nie była ta, w której my walczyliśmy z tym naszym tygrysem? Bo to chyba nie ma mięsa. Świątynia przyczajonego tygrysa. Nie, no, nie było mięsa. Co to było? Ależ dostałem, nie? Czyżbyśmy mieli wykorzystać naszą technikę niewidzialności? Mamy go. I mamy jego ducha. Ale walą z pioruny, nie? Szczur gubernator. Tu mamy punkt do medytacji. No dobrze. I co teraz? Na dół? No jak nie na dół, to gdzie? Z czym była tu droga? O, i tu coś jest. Jest ścieżka. O, będzie dobry skarb. To jest tabletka, która zwiększa maksymalną manę. I to mnie się podoba. Jeszcze sprawdźmy, czy tu wszystko. No dobrze, tu mamy wszystko, czyli ścieżka prowadzi nas w tym kierunku. Bardzo ciekawy pomysł.
kapliczka i... This befits you grandly. Aye, luckily I've kept it close for its rightful owner. Włos wielu. Włos wydmuchiwany na wietrze tworzył kopie, które będą pomagać ci w walce. I mamy nową magię. I odpalamy nasze kadzidło. Zobaczmy, czy możemy udoskonalić trochę naszą magię. Kosmyk. Każdy poziom talentu, umiarkowanie w duży czas trwania aktywności kopii. Umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez kopię w pobliżu. Maksymalne życie kopii. To może być ciekawe, ale... Co tutaj można? No, mogę coś dać? Przywraca umiarkowaną ilość many po przełamaniu unieruchomienia przez przeciwnika. To się przyda, na pewno. To unieruchomienie to jest mistrzostwo normalnie. No i dobra, dajmy tak. O. Zobaczcie, odblokowaliśmy. Ciekawe, czy można wszystkie, czy tylko... Usiądźmy na razie do kapliczki. Odpocznijmy. I wejdźmy tam, zobaczmy, co nas tam czeka. Formacja żółtego wiatru. Jedna ścieżka. Tam jest druga. Czy tutaj znajdziemy? Co to jest? Mędrzec żółtego wiatru. Ciekawe. Mamy go. Dostał ładnie. Wow.
Muszę to chyba mieć źle ustawione, bo mi... Teraz mnie zaskoczył, powiem, no. Ale jest interesujące. Sprawdzimy sobie teraz najpierw ścieżki, zanim wejdziemy do niego. Bo tu są dwie ścieżki. Brama pieczęci wiatru. Sprawdzimy, czy mamy jakieś skarby. Czy to ślepy zaułek? Mamy punkt medytacji. I pana, który rzeźbi posążki. Zobaczmy, co nam powie tym razem. Punkt. Hurled by gales to and fro, changed from our former glow. The signs told me you would come here. Such is destiny. What's done is one step before what's to come. It houses a treasure that none other can see. A scale shed by the old king of Jing River upon his beheading. Have you seen it in this bridge, young friend? When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for the four waters under the sky. Their destiny is sealed as yours and mine. When the Long King defied the court, the four sons of the deities,
No dobra. Powtarza się. Jest jeszcze ścieżka na górę. W lewo tutaj odbijemy na górę, zobaczymy co tam będzie. I co, powalczymy jeszcze z nim. Jest bardzo interesująca walka. Niewidzialna ściana. Ale za nim niewidzialna ściana. O. Prowadzi nas tutaj ścieżka. Zobaczcie. Mamy kadzidło. Kolejne. Co tutaj? Dostaniemy coś od niego, czy nie? Stwórz lekarstwa. Sklep, co ciekawego ma na sprzedaż? Dekod długowieczności. No dobrze, kupiliśmy to. Lekarstwa śmiertelników. A niebiańskie, co można zrobić? Bardzo ciekawe. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jedną sztukę tego. From yin and yang, five elements emerge. Each nature inherits its unique creation. Each form embodies a universe. Maksymalne zdrowie plus 15. Cyk. I zwiększyło. Zwiększymy sobie manę. Dwukrotnie. I na razie na tym zostawimy. Dobrze. Mam więcej many jak życia, no ale trudno. Teraz śmiertelników. Niech będzie. I teraz tak, musimy sobie... to dać. I ruszmy zobaczyć, czy tu coś jeszcze będzie przed nami. Nie. To co? Idziemy walczyć z bossem. Powinniśmy go teraz pokonać. Trochę się wzmocniliśmy. Dobra, to jest raz. To jest dwa. I lecimy. Całkiem już teraz.
O, patrz. O, ale mnie trafił. No tego. Idziemy z nim. Ależ znowu. Chodźcie przed koniec. Mamy go. Ależ. Tak blisko byłem, nie? No jest ciekawie, nie? Naprawdę. Ale chyba musimy zmienić już naszego ducha. Na trochę bardziej chyba ofensywnego. Konal duchy. Akolita tygrysa. Zobaczymy, jak się nasz akolita tygrysa sprawdzi. Planer Lisier, gdy wykonujesz doskonały unik, przywraca niewielką ilość wytrzymałości. No to ciekawe. No dobra. Czas na walkę. No, tam przejście nie jest rewelacyjnym moim wykonaniem. Yeah.
Jest. A 400? Co? Nie. Żyje? Nie, nie żyje. Nawet nie przetestowałem ducha akolity. A tu co? Coś z teksturami? Leczcie. Trochę bardziej uderza się na przykład takie ładowane. Ja cię gręcę, nie mogę tego uniknąć czasami.
No dobra, lecimy dalej. Chociaż spróbujemy jeszcze wytworzyć. Lekarstwa. I teraz tak. No, słabiutko. To co, lecimy. Czy jakiś pomysł na niego? Jedyne to unikać ataków jego, nie? Dobra, zobaczmy teraz, jak to się sprawuje. No też, bo tam kółką, nie? Nie mogę tego kopnięcia jego wyczuć. Dobra, jedziemy z nim. Będę tak długo z nim walczył, aż go utłukę, nie? Zobaczmy, co możemy u niego kupić jeszcze. O, przerabianie niebieskie. Rodzenie umysłu. Aha, czyli to tak będzie.
Lekarstwa niebios jeszcze możemy stworzyć. Nie, na razie. Zobacz w sklepie. No dobra. Bardzo ciekawy handlarz w ogóle to jest. Naprawdę można się trochę od niego nauczyć. Coś tu z teksturami jest nie tak. Nie mogę z tym już nie. Cię kręcę. Nie mam wystarczającej ilości many, żeby użyć jakiegoś ataku. Patrz, zginę przez kupił trąbę, nie?
Wiecie co? Wrócimy do niego w innym momencie, bo podejrzewam, że jestem trochę za słaby na niego, chociaż jest szansa, ale nie będziemy przedłużać tym odcinków. Na tym zakończymy ten odcinek. W tym odcinku ruszymy trochę dalej, pokonamy jakiegoś nocnego może bossa, może wzmocnimy naszą broń i wtedy do niego wrócimy i go pokonamy. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i do następnego. Cześć! PlayStation.